Siłano widzimy z tej strony i w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie troszeczkę o egzotycznych broniach w Fortnite. Naprawdę miło by mi było, gdybyście docenili moją pracę łapeczką w górę oraz suba na tym kanale, ponieważ miniaturka, nad którą właśnie jest pod tym filmem, siedziałem na nią z dobra 40 minut, więc zostawcie suba, łapkę i lecimy do giereczki. Okej, tak więc byczki, byczunie, lecimy sobie właśnie na, co się nazywa chyba zakątek łowcy, dokładnie, lecimy na zakątek łowcy, ponieważ tam jest moja ulubiona właśnie, można powiedzieć, egzotyczna broń. Ale w dzisiejszym odcinku nie będę wam pokrótce mówił o tych egzotycznych broniach w trakcie rozgrywki. I oczywiście będzie pokazana tutaj cała rozgrywka, oczywiście cała przycięta, no bo ten odcinek by trwał inaczej wieki. Więc zostawcie, jeszcze raz mówię wam, subika na tym kanale wraz z dzwonkiem, bo słyszałem, że jak nie zostawicie łapeczki i subika, to właśnie mają usunąć wszystkie egzotyczne bronie, a tego chyba byście nie chcieli, bo one są naprawdę kozackie. Więc zostawcie, no musicie teraz zostawić, wiecie, dobra. To biorę tylko po to, żeby nikt inny nie miał, dokładnie, i taką oto broń. Bo myślę, że jest naprawdę warto, ponieważ są różne takie bronie. Są to na przykład jedyne na mapie takie bronie, które kiedyś były, a teraz już nie ma. A na przykład typu snajperki Tintiny chyba nigdy nie było, ale nieważne. Teraz jest i jest ona w formie takiej, że patrzcie, strzela i zadaje po 10, ale później osoba wybucha, na którą było strzelone. Więc jest to naprawdę bardzo taka, może być, nie wiem, śmieszna broń. I na pewno bardzo OP. Więc kupowanie takich broni również wydaje mi się być bardzo OP. Sorry, przed chwilą, że w ogóle nie chciałam, a... Dobra, to tam jest na pokój, więc... Wiecie, o co chodzi. Wydaje mi się przynajmniej. Dobra. GG. Nie wiem czemu to zaznaczyłem, ale do rzeczy. Bardzo OP jest właśnie kupowanie takich egzotycznych broni, ponieważ za pomocą ich będziemy mogli tak naprawdę zdobyć winka. To naprawdę bardzo łatwe, bo są ludzie, którzy totalnie nie wiedzą, o co, że są jeszcze w ogóle takie bronie. A na tej miejscu oczywiście występuje boss, który przed chwilą wyświetlał się w lewym górnym rogu. Tam jest ten bon, bo on się przemieszcza, ja nie wiedziałem, że on się przemieszcza. Dobra, to idę wam go pokazać przy tym kładzie. No i generalnie jest to naprawdę bardzo oparcie i ona ma tu właśnie zwiadowcę burzy. Egzotyczny stanowisko, no jakoś to jest tak, tak długo strasznie, więc gdzie chcesz się znaleźć? O, ty możesz tak robić. Oja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 j
że to ma tyle, jak wam powiedzieć. O, mam kolejne. I patrzcie, już u tej babeczki mam prawie cały ten. Dobra. I nie, wywaliłem apteczki, a ja mam idę, serio. Teraz będę się przydała, ale dobra, może mi się przydadzą w czymś innym. Część się później. Znajdę gdzieś. Się na drugim razie. Jak tu będzie jakaś skrzyneczka sobie związana potem w tym kolejnym. O, fontanna. Ej, kurczę, gdybyśmy jeszcze tamto wzięli, to byśmy mieli fula. Tak wam to wybycie. O, mi się bardzo ładnie, to mi się podoba. No i lipa jest, bo nie mamy, wiecie, tych wszystkich, można być kluczowych broni. Ale chłopka mamy, no bo czemu by nie?
Dobra, zrobimy tak, żeby nas nie widział. Może się uda. Udało się. Ej, to było ładne, GG. Pokczampu. No, poskakuj, skaski. Dobra, nie mam się zgodnie. Ja cię będę do straski jeszcze nie zdradzę, naprawdę. Bo ja mam wiadomo, który mnie laseruje tak naprawdę. Ja nie zdążę. To jest jedna pestka. Do widzenia. Od każdego innego bossa jest każdy inny egzotyczny item. Co to naprawdę OP itemy, ponieważ on jest jedna na rundkę. No tylko tracicie golda, ale bardzo łatwy sposób na winę. Więc jak ktoś jeszcze nie ma parasolki, to teraz właśnie pokażę, jak wygląda taka parasolka. No i może na przykład dzięki takiej egzotycznej broni właśnie zrobić bardzo łatwy skillinka. Więc tak wygląda parasolka. Za winę. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie zostawić sobie kanał wraz z dzwonkiem. No i tutaj macie Disco Llama i ty, ale nie, to jest Limonka. Więc wbijajcie na kanał Limonki, link macie w opisie. Wbijajcie również na mojego Instagrama, do Kaktus, raz na którego official. Subskrybujcie kanał z dzwonem, łapeczki i trzymajcie się. Siema!